No, czółno, witam was w kolejnym odcinku z tego Duke'a tutaj śmiesznego 20 Anniversary. Dobra, kartę mamy tutaj. Widzę, że tutaj pozytywny odzew miał poprzedni odcinek, także może jeszcze nie wszystko stracone. Może jeszcze ktoś tutaj znajdzie jakiś entertainment. W każdym razie jakiś czas temu odblokowałem sobie stare odcinki Quake'a jedynki na kanale, więc jakby ktoś chciał sobie przypomnieć, to zapraszam i polecam. Frącz Piotrewski, całkiem zabawny, muszę przyznać, że całkiem zabawna była ta seria. No i wracamy sobie do tego Duke'a, tak sobie. Coś tutaj jest napisane. Zobaczymy. Go with the flow. Nie przypominam sobie, żeby to było. Nie przypominam sobie, żeby to było w podstawowej edycji, ale pewnie było. Nie ma się co tutaj szczypać. Pewnie było. No i. No tak, w komentarzach tak widziałem, to rzeczywiście uzasadnione jest to, że ludzie nie kupują tego Duke'a. Uzasadnione raczej jest to, że ludzie nie kupują tego Duke'a, no bo cena jest no mega. Oh yeah, dobra. Jest mega zaporowa, jak za naprawdę 20-letnią grę, i to w zasadzie nie jest aż tak mocno odświeżona. Nie ma tam. Nie bawili się w jakieś odświeżanie sprite'ów w stylu jakichś tam Residentów Remaster Edition czy coś takiego. W sensie, tutaj mam na myśli te tła i tak dalej. Tutaj się raczej nie bawili w to. Tylko wrzucili, sportowali wersję zwykłą tego Duke'a. No właśnie też, właśnie szkoda na maksa, że nie podświeżali na przykład sprite'ów, jak już się bawili w jakieś tutaj 20-letnie edycje, to mogli naprawdę tutaj trochę więcej czasu poświęcić. Trochę więcej czasu mogli poświęcić i odświeżyć sprite'y. To już by było coś ciekawszego. Cena już by była bardziej uzasadniona w stosunku do tego, co jest teraz. No bo, no nie oszukujmy się, prawie 100 zł za edycję. Za zwykłą edycję Duke'a z trochę odświeżoną grafiką. Nie, bo w zasadzie tam niewiele odświeżoną grafiką. No bo. Domyślam się, że tyle pracy, co na przykład w takiego Residenta Remaster Edition nie włożyli. No i. O, kurde. Może tam uda mi się. Nie, nie uda mi się. O, mamy jetpacka to. Where is it? Kurde. Nie wiem, taki kurde tępy ma ten głos Duke teraz. Jakiś taki głupkowaty, gamoniowaty. A, jeszcze tu jest jakaś łapka. No, gitara się ma łapka. Aha, dobra, już wiem. Już wiem, o co tu chodziło. Tamta łapka uruchamiała promień zmniejszający. Zupełnie zapomniałem, jak to się tutaj grało. Dobra, jest gitara. Jest dobrze na maksa. Jak to mawiał, bonus BGC jest dobrze. Właśnie tego poziomu The Abyss, głębia. Nigdy nie lubiłem, bo w zasadzie nie przepadałem za nim może tyle. Za bardzo był taki właśnie jaskiniowy. Mało w nim było takiej treści jakiejś konkretnej.
O. Yeah, protective boots on. Chciałbym też takie buty, w których mogę popylać po lawie. No, kurczę, teraz sobie ustawiłem tutaj mikrofon. Przez ten okres czasu zupełnie zapomniałem, jak się nagrywa. Ło, fuck. O, uwaga. Nie, nie udało się. No i trochę tam poprzedni odcinek był cichy. Tutaj w zasadzie muszę chyba jakiś program, sterownik ściągnąć do tego mikrofonu, bo tak na tym podstawowym ustawieniu, jak mu dam boosta 10, to nadal taka trochę sraka z tego wychodzi. Wszystko przez mojego kota, który wpieprzył mi tą gąbkę, jak już mówiłem poprzednio. Kot żyje, ma się świetnie, ale już gąbka niestety nie. O ja, te echa. No, widzę, że tutaj naprawdę poszaleli z tymi echami. Trochę przegięli tutaj pałę. Pewnie chcieli dobrze, ale wyszło jak zwykle. Ło, cholera jasna. Czemu mnie pozbawiło broni? Nie przypominam sobie. O, shit, son. Łe. Nawet te jęki Duke'a nagrali jeszcze raz. No, słyszałem właśnie, że w pierwszych dniach premiery Duke miał zrąbaną jakość dźwięku. W sensie dźwięki wystrzałów i tak dalej były jakieś tam przytłumione, czy coś w tym stylu. Ja tutaj szczerze mówiąc, albo to naprawili, albo ja tego nie słyszę, albo jestem głuchy. Oh yeah, idziemy do Overlorda. Tylko kurczę, mam nadzieję, że tam będzie trochę więcej amunicji, bo jesteśmy trochę golasy. Nie przypominam sobie, żebym uruchamiał. To jest chyba na jakąś czujkę czy coś. Dobra. Czujka ma jest. Dobra. Tak, tak jest, dobra. Jeszcze tutaj pamiętam. Chociaż w zasadzie teraz można było się, bym się przypatrzył. To chyba bym widział to, jak spadałem, ale już kit z tym, dobra. Dobra, zapasy są zrobione, chyba. Tu jeszcze. Dobra, i wchodzimy w wielką dupę. No i zaopatrzyłem się jeszcze przy okazji w ten Quake Collection z Premium Games. O! Jakoś tak chyba tutaj poszaleli trochę z tą sztuczną inteligencją. Widzę, że tutaj ten Overlord jakoś tak gorzej reaguje na otoczenie. Wiele rzeczy go widzę rozprasza. Chociaż nie wiem. Yeah, zaraz padnie. Wow. A, shit, kurde, jedzie z nami jak z kupą. Nie wiem, albo... O ja, ale mnie porobił. Już chciałem powiedzieć, że jest jakiś taki łatwiejszy. No cóż. Dobra. No dajesz, cieciu. Może on jest jakiś zbagowany? Zaraz się przekonamy w sumie. No i w sumie teraz ten. No, jeszcze kontynuując. Kupiłem sobie tą Quake Collection z Premium Games. I w sumie
Być może za niedługo nagram jakieś dodatki do Quake'a. Do Quake'a tutaj jedynki, skoro już go tam wcześniej zrobiłem, może go będziemy sobie tam mogli kontynuować. Się zobaczy. Ło, ale mnie porobił. Nie no, jest ewidentnie jakby trudniejszy. To jest poziom Let's Rock, czyli taki normal. A mam wrażenie, jakbym go na hardzie tutaj czaskał. Chociaż może za słabo się rucha. Ruszam. O. Ale no, filmiki chyba nie są przetłumaczone. W sensie przetłumaczone, co ja mówię. Nie, jednak. W zasadzie tylko dźwięki głosu Duke'a są tutaj, widzę, remasterowane i nic poza tym. No ale naprawdę, trochę zmarnowali potencjał, bo mogli tutaj poszaleć z jakimś odświeżeniem teksturek z poziomu właśnie Duke'a. Owszem, zawsze możemy sobie zainstalować jakieś HRP, High Resolution Patch, High Resolution Pack. I mieć tam naprawdę wyczesane w kosmos teksturki, natomiast... aha, bo tutaj konsolę jakąś włączyłem. No i w zasadzie jak zainstalujemy sobie HRP, to mamy tutaj zajebistego Duke'a w HD, ale... No jednak... Edycja na 20-lecie mogłaby być trochę lepiej tutaj zrealizowana, no ale cóż, jest jak jest. Nikomu nie każe tego kupować, tylko takie pokurwy jak ja. O, tutaj jest w sumie. Yeah! Tylko takie pokurwy jak ja ewentualnie będą się zaopatrzać w Duke'a tego nowego. No bo naprawdę, jeżeli macie już Megaton Edition, to tak... No, to tak... No nie wiem, no... W sumie jest to fajne, jeżeli jesteście naprawdę fanatykami Duke'a. Ale w zasadzie jak macie już Megaton Edition, to można powiedzieć, że macie wszystko. Podejrzewam, że za jakiś czas ktoś zrobi jakiegoś nielegalnego porta do tego nowego epizodu Duke'owego. Tak jak zrobili na przykład w Plague and Prey. Kurde, mam nadzieję, nie wiem, właśnie skończyli. Możecie mi w komentarzach napisać, czy skończyli tego Plague and Prey PSX-owego do Duke'a. Chodzi mi o ten port. Co tam niby miał być robiony. Bo jakby zrobili go, to nie umieszkałbym sobie go przejść. Za młodu, jak go próbowałem przejść, to mi się tak średnio udawało. Nie umiałem po prostu grać na padzie w Duke'a. Jakoś to mi tak średnio szło i pamiętam, że ten epizod był strasznie trudny. Przynajmniej wtedy na padzie. Był wręcz na niehumanitarnym poziomie. Nawet jak się grał na Piece of Cake, Piece of Kaka. Wow, yeah. A, tu się gdzieś coś otwierało. Aha, dobra. A zaraz rozgryziemy. Normalnie. O, pięknie. Coś mi to mówi. Myślę, że to jest coś na rzeczy. O, jakiś podtekst tutaj chyba był. Aha. Ale jazda. Jest shrinker. Shrinker. Zmniejszacz. Zajebista sprawa. Naprawdę podobał mi się ten poziom. Podobał mi się ten
Kiedyś za młodu nie lubiłem strasznie tego epizodu w kosmosie. Bo nie wiem, jakoś tak nie jarały mnie klimaty science fiction. Dopiero później, jakoś tak jak zacząłem oglądać te wszystkie alieny, dopiero później tak mi się wkręciły te takie kosmiczne klimaty. O, tutaj coś mamy? Coś pewnie jest, ale nie umiem tego otworzyć. Aha, dobra, jeszcze w sumie możemy zejść tam. Yeah, squish. Dobra, jest karta. O, yeah, atomowe zdrówko, to jest to. No i właśnie za młodu tak średnio mi się podobał ten drugi epizod. Właśnie ze względu na jego taką nieatrakcyjność, bo jarało mnie jak w grach były jakieś takie miejskie lokacje, gdzie mogliśmy się naparzać w jakimś takim mieście. No, pierwszy poziom z pierwszego epizodu, jak byłem młody i piękny, zniszczył mi umysł, jak zobaczyłem właśnie to kino. W ogóle to pierwszy level z epizodu trzeciego też mnie rozwalił. Jak zobaczyłem te jak to było, Dukai Sushi, gdzie tam na tych talerzach te łby poodcinane były. To było mega zajebiste, jak ja to ten zobaczyłem po raz pierwszy. Mi się takie realistyczne wydawało. Właśnie to była siła Duke'a pod tym względem, że byliśmy przyzwyczajeni bardziej do jakichś takich prostych lokacji w stylu Wolfensteina 3D, potem Duma. Doom co prawda miał niezłe te lokacje, ale to były raczej jakieś stacje kosmiczne i tak dalej, czyli takie gwiezdne klimaty. Blakestone to też były raczej takie płaskie lokacje w stylu Wolfensteina 3D. I też jakaś tam baza kosmiczna. Także to raczej było dedykowane do fanów klimatów sci-fi, ale jak ja zobaczyłem w pierwszym właśnie epizodzie tą lokację z kinem, ile można było aktywności robić. W drugim można było w bilard grać. Mega pokochałem. Mega za to właśnie pokochałem Duke'a. A tutaj z kolei w tym drugim epizodzie jakoś tak raczej, a bardziej na klimat stawiali, czyli na jakieś takie mroczne lokacje z rodem z Aliena. Jakieś właśnie tutaj jajca, jakieś zainfekowane w stylu zergowym korytarze. Raczej tak tutaj na taki klimat alienowski stawiano. Wtedy tak nie za bardzo to trawiłem, bo może nie rozumiałem do końca, o co tutaj tak naprawdę chodzi, i te poziomy mi się tak niezbyt atrakcyjne wydawały, bo dopiero 2 lata później pierwszy raz obejrzałem Obcego jedynkę. Chociaż może jakoś to było rok później. I sobie zobaczyłem gierkę na Play'a, jedynkę Alien Trilogy. No to wtedy zrozumiałem, czym stoi siła tego drugiego epizodu Lunar Apocalypse bodajże, o ile się nie mylę. Że jest to właśnie taki epicki klimat, już taki mroczny.
horror sci-fi. No i dopiero tak po jakimś czasie polubiłem ten epizod, ale przez dłuższy czas na tle innych uważałem go za najgorszy. Ale chyba Shrapnel City jest chyba w mojej opinii chyba najlepszym tym. Najwięcej tych lokacji miejskich jest. Kunszt level designu jest na maksymalnym poziomie. Dopiero ewentualnie później mógł go zdetronizować lekko The Birth, czyli ten epizod z dodatku Atomic Edition. Aczkolwiek jak się tak bardziej zastanowię, to tam w zasadzie tylko kilka poziomów z tego... Oh shit. W zasadzie tylko parę poziomów z tego... Z tego The Birth mi tak totalnie przypadł do gustu. Oh shit. Yeah, no to było dobre. Pięknie. Dobre pomarańczowe. Jedziemy. Oh shit. No i ładnie, level rozebany. Jest, inkubator completed. Fajnie, że tutaj tą czcionkę zmienili, bo zawsze ta czcionka z Atomika mi tak się średnio właśnie podobała. Sorki, tutaj poprawię sobie ten mikrofon. Ta czcionka z Atomika mi się tak średnio zawsze podobała. Zawsze wolałem tą klasyczną z podstawki, z 1.3 bodajże wersji. Czyli ta wersja posiadająca 3 epizody. Wow, ale hardcore. Kurde no. Ale unik. Normalnie rodem z Dark Souls. Też się zastanawiam, czy przypadkiem sobie nie kupić na święta może Dark Soulsa. Tak myślałem o Battlefieldzie 1, ale jak słyszałem, że kampania starcza na 4 godzinki, to tak trochę... Trochę lipka za 200 wykupować. Uuu, ale dobre. Co się tu podziało? O! Lepiej mnie słychać, kurde. Jakoś muszę sobie to wcisnąć do ryja prawie, że żeby było mnie dobrze słychać. To jest najgorsze. Chyba muszę kupić sobie nowego tego. Nowy zestaw słuchawkowy tu. Taki piękny. Nie wiem, czy jest sens. Mikrofonik to bym sobie inny przyjął, ale nie jakiegoś tam Blue Yeti za 500 milionów eurasów. Faktem, wtedy bym miał dobry ten mikrofonik, no ale bez AI, no kurde, wydawać tyle kasy na nagrywanko, kurde, gier. Jakbym nagrywał jakieś podcasty, to spoko. Dobra, może tutaj uda mi się. Nie wiem, jakbym jakiś alkoholicki głos w twoim domu tutaj nagrywał coś w ten deseń, to jeszcze można by było tutaj coś pomyśleć, ale tak chyba raczej na moje potrzeby to jakiś zwykły headset by musiał starczyć. Może to się da rozdupczyć? O, trochę za wcześnie. No, jeszcze winda działa, o dziwo. O, shit, nie zdążyłem nawet zdetonować. Kurde, mam nadzieję, że naprawdę wprowadzą tutaj obsługę tych map. Custom maps. Mam tyle fajnych właśnie... już pewnie zapomnianych mapek do Duke'a na płycie od Pyero z CD Action, to znaczy nie tyle z CD Action. Pyero kiedyś pisał do CD Action, opowiadałem wam zresztą kiedyś. Pajero.
Fuck you, fuck. No, Pajero to był mój idol z młodości. Robił zajebiste mapy. Jakoś, jak się nazywała ta mapa, cholera, wyleciała mi z głowy, ale to były taki jakby biurowiec czy coś takiego. Ło. No i taki biurowiec właśnie wielopoziomowy. Tam było jakieś miejsce zbrodni, tam nie można było wejść, takie cuda tam. Naprawdę. Konkrety. No i kurczę, jakby to wprowadzili tutaj w tym, to by było spoko, to by było spoko na maksa. Można by było tutaj sobie coś ponagrywać, a to tego let's playa z gimnazjum mojego. Kiedyś muszę ten, wiecie co, muszę najpierw znaleźć czas, żeby dokończyć tą. Kiedyś miałem już prawie skończoną edycję, ale gdzieś mi po prostu umknęło. Gdzieś chyba zrobiłem źle backup i jakąś starą wersję ponagrywałem na płytę. I no niestety ta ostateczna wersja przepadła. Ale zachował się jej backup tak mniej więcej w 70% ukończony. Backup w 70% ukończony, także no to jest całkiem sporo, byłbym w stanie... Byłbym w stanie w sumie to tutaj... Łe, nie tak miał być. Cofnę se. Przewinę. Weź cofnij. No byłbym w stanie to odtworzyć w miarę takim... Nie byłoby tam jakoś... Nie byłoby z tym jakichś tam cyrków wielkich. No ale... Yeah. No ale to jest kwestia właśnie czasu. Którego jest dosyć mało. Jak widzicie, rzadko kiedy nagrywam. Jak już się zawezmę, to tam coś nagram. A, to jest pole siłowe. Już myślałem, że tak lecimy sobie w kosmos bez żadnego zabezpieczenia. Kurde, muzę mogli też odświeżyć, wrzucić jakieś gitarowe edycje, coś jak w Rise of the Triad. Co prawda to nie jest dobry przykład, bo Rise of the Triad akurat był słaby. Mam na myśli tutaj tą... reedycję. Nie zamykajcie mi w tym sarkofagu. Normalnie jak ten. Nie wiem. Nie wiem jak co. Ale fajne. Ło. O ja, tutaj jest jakiś ten. To mi się zawsze podobało, że widać całą stację kosmiczną. Kurczę, aż wiecie co, naprawdę chyba się zawezmę i dokończę to moje gimnazjum. To nie jest wcale taka ciężka robota. I wrzucę to na workshopa może. Mogłoby być całkiem spoko w sumie. Tylko kurde, czy ja jeszcze pamiętam... Wiem, że to moje gimnazjum się już dosyć mocno zmieniło od tego czasu, co ja tam urzędowałem. No ale na podstawie własnych tam wspomnień nie wiem, czy będę w stanie... Chociaż tam główny szkielet, całe założenie chyba było zachowane w miarę na tym backupie. Ewentualnie będę w pewnych lokacjach musiał się posłużyć wyobraźnią. Sobie je dokończyć. Ale nie, no dobra, spróbujemy. Czemu nie? Czemu nie? Można spróbować. O. To było zajebiste, że mogliśmy sobie całą stację tutaj kosmiczną obserwować.
No. Dzisiaj trochę wcześniej sobie skończę ten odcinek. Bo jeszcze obiad muszę zrobić. Takie tam duperele. O, a to gnój. Dobrze, że ten śmieć nie jest tak tutaj hardkorowy jak... Łe, ten poszedł na hita prawie. Dobrze, że ten śmieć tutaj nie jest tak hardkorowy jak w przypadku... W przypadku tego Overlorda z końcówki pierwszego epizodu. Kurde, mam jakąś taką... A nie, nie masz. Nie wiem, jakoś tak sceptycznie trochę podchodzę teraz po tej chwili rozegranej do tych dźwięków Duke'a. Nagranych ponownie. Jakoś to tak trochę komicznie brzmi, no. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, ale jakoś to tak śmiesznie wręcz brzmi. O shit. A, mi się coś odpierdala. Jakiś kosmos. Ło! Dobra. Planetka jest. Trzeba ją zniszczyć. Jest tutaj. Nie sonda, tylko wahadłowiec Mayflower. Spokojnie, to tylko awaria. Zwłaszcza to Where is it jest takie dosyć komiczne dla mnie. Dobra, ale zaraz. Był tutaj jakiś sens otwierania tego? Bo teraz w sumie nie czaję. Gdzie tu sens? Gdzie tu grzech? Zaraz, no kurde. O. Devastator. Właśnie tego nie lubię, jak coś dawno się nie gra, to potem się człowiek gubi. Nie, no myślę, że to musi być otwarte. Dobra, powiedzmy, że wrócimy kawałek. No, pole siłowe jest włączone. Dobra. Yeah. Dobrze do maksa. Dobra. No myślę, że w tym odcinku akurat będzie to koniec. Widzimy się w następnym odcinku. No i myślę, że chyba dotrwamy do tego piątego epizodu. Ale mimo wszystko chciałbym sobie zrobić od nowa tą serię. Już wcześniej miałem plany takie, żeby sobie ją od nowa tutaj nagrać. Także pociśniemy najpierw te wszystkie cztery epizody, znane dobrze i lubiane. No a potem się zajmiemy tym piątym epizodem, tym bardziej, że on wcale jakiś taki długi się nie wydaje, więc nie wiem, jeden odcinek góra dwa. Także chociaż nie wiem. No to jest ile? 8. Nie, ile? 7 poziomów. A czemu mi się wydawało, że 8? No piąty The Birth miał całkiem sporo tych poziomów. The Relic, Queen. Chociaż zobaczymy, czy tutaj są ukryte poziomy też. Hotel Hell. Hotel Hell był chyba ukrytym, albo Fahrenheit.
Zobaczymy tutaj. Toxic Dump było ukrytym poziomem. Chyba. Już sam nie wiem. Zaraz. Death Row. Hollywood Holocaust. Death Row. Po Death Row była... Aha, czyli tutaj nie ma tych ukrytych poziomów, czyli pewnie jest jakiś też ukryty poziom w piątym epizodzie. No nic, dobra. Najwyżej będziemy się przekonywać potem. To na tyle, dzięki i do następnego razu, cześć.